Cześć, z tej strony Enek.pl i witajcie w pierwszym odcinku mapki z serii Feed the Beast. Jest to mapka techniczna stworzona przez Slowpoke, osobę, która też stworzyła mapkę wykluczonych wraz z całą ekipą moderów i takich innych ludzi, mniej lub więcej znanych. I tak, to jest mapka, w której pokażę Wam, jak korzystać z modów i też sprawdzę sam siebie, ile z tych modów sam potrafię, mniej więcej, jak mi się uda. Jest to Void Mapa, tak więc tutaj nigdzie nic dookoła nie ma. Jest tamten główny monument, czyli Bestia, i to coś. To też jako monument, to jest jako spawn area. Stąd nie możemy nic zabierać. Jedynie możemy korzystać z tych przedmiotów, które są. Ewentualnie można stąd zabrać. Tutaj są worki z pszczołami. Broken pickaxe. Tu są worki z pszczołami, a tu jest taki przycisk. Jeżeli na przykład sfejlujemy, zabijemy się, postoimy na tym 5 minut. 5 minut, wyobrażam, 5 minut postoimy na tym. To odda nam początkowe itemy, tak żeby móc zacząć jeszcze raz od początku. O, tam komputer. Nie zasłonięty. No dobra, zacznijmy może mapę. Przeczytaj zasady, przejdź przez G. A więc tak, zasadami to jest nie niszczyć tego nic na tym spawnie. Jedynie co można zabierać, to co mówiłem już. Co tu dalej jeszcze jest? Monumentu też nie można tamtego bestii niszczyć. I co? Zaczniemy może. Jak zacząć? Stanąć w tej dziurce. Przycisnąć ten przycisk, poczekać aż czas się odliczy i spadać. Oj, mogę mieć czasami lagi, nie wiem czemu, ale mogę mieć. I tak, co my tu mamy? Mamy 5 bloków, jedna skrzynia. Przed nami bestia, daleko do bestii. Ale dobra, co mamy w skrzyni? Philosopher's Stone, wodę, sapling, bone meal i grzybek. Zabierzmy to, to i saplinga może. Zamienimy. Philosopher's Stone potrafi zamieniać, transmutować bloki w stona na cobblestone'a lub stona w trawę. Czy są trawy? Na tę trawę stawiamy na razie to, tak, stawiamy. To wezmę ze sobą. Tu postawimy source wody. Tam na dole jest portal do Netheru, do którego teraz zejdziemy. Będziemy brać to? Nie, nie weźmiemy tego na razie. A więc schodzimy na dół. A może nie zlecimy. Tu trzeba uważać. Woda nam się jeszcze do końca nie spłynęła. Spłynęła, nie? A, nie. Spływa, jak widzicie. Ta woda jest tu najgorsza. Pokonanie do góry i na dół czasu, oj, trochę zajmuje. A jak widzicie, tu w górnym rogu macie zegar, który pokazuje mniej więcej, w ile tą mapę już gracie, ile wam czasu na przykład zajęło osiągnięcie ostatniego celu. Ludziom gdzieś mniej więcej zajmuje jakieś 50 godzin, żeby przejść tą mapę, przejść wszystkie zadania, które są w tamtym monumencie, tej bestii, którą musimy nakarmić. Ona jest głodna niestety. Wchodzimy teraz do Netheru. A w Netherze mamy, co my tu mamy? Last gift. Ostatni prezent. Wzięliśmy tabliczkę. To teraz może weźmy. Albo nie. Bo nie wejdę. Wejdę, nie wejdę. Nie, wolę nie kombinować. O. Mamy piasek. Tu jest skrzynka. W tej skrzynce mamy Dark Matter Pickaxe, lawę, obsydian, drugi rodzaj saplingu i drugi rodzaj grzybka. No więc weźmy to, albo może
Na razie będzie nam potrzebny tylko Dark Matter Pickaxe i lawa. I co teraz zapytacie? Co byście teraz zrobili? Teraz trzeba nam bloków. A co jest najlepszym blokiem? Cobblestone, rzecz jasna. Więc zaczniemy go tworzyć. Postawmy może lawę tutaj. O, w ten sposób. No i mamy dwa naraz cobblestone. Może stanę tutaj, żeby tracić jak najmniej. No i po prostu, co, trzeba zbierać cobblestone. Nie ma, że boli. Inaczej nigdzie nie dojdziemy, nic nie zbierzemy. Co bym chciał teraz zrobić? Po zebraniu cobblestone'a wejść do netheru i co? I zdobyć tą skrzynkę, która tam jest, bo normalnie jakbym ją zniszczył, to bym po prostu spadł. Taka jest rzeczywistość. Ona by spadła i stracilibyśmy całą skrzynkę. Na razie zbierzemy może tak lekko ponad stack. Tyle będzie nam potrzebne. Co wam jeszcze mogę powiedzieć? Mapka będzie, znaczy no, link do mapki będzie w dyskrypcji, tak? Tam trzeba zainstalować pierwszego modpacka, później wrzucić mapkę, odpalić, no i co więcej, grać, nie? No, ja tu się będę starał zobaczyć swoje możliwości. Kropero już też grał kiedyś na tej mapie, trochę mu to czasu zajęło. Ja chcę to skrócić. Nie ukrywając, tam kiedyś grałem jakąś chwilę, ale to naprawdę był początek tylko tej mapy, żeby było pograć i to było tyle grania tej mapy. A grając w tą mapę, naprawdę możecie, jak to się mówi, albo ogarnąć mody, albo siebie sprawdzić, jeżeli już je ogarniacie, albo robić cokolwiek, no, próbować, sprawdzać, kombinować. No dobrze, tyle nam na razie wystarczy. O, ładnie, tu się jeszcze nazbierało. Ja dosyć dużo będę chodził na shifcie, bo to nie chcę tego stracić. Tak, teraz może tak schowajmy ten kilof. On jest najcenniejszy w tej całej grze. O, 4 mi na razie wystarczą. Postawmy tutaj. O, może żeby nie spaść. I tak. Co teraz potrzebujemy? Potrzebujemy zlecieć. Tak więc. Tak, udało się. Udało się postawić blok. Mamy skrzynkę. Tak wiem, umarliśmy. Umarłem. Trudno. Jest, jak ja deszczu nienawidzę. Mody nienawidzą deszczu, bo laguje. Oj, w ten sposób skaczemy do wody, nie tracąc zbytnio czasu. Gdzie jest ten port? Tu jest port. Przez te lagi to można umrzeć. Nie, ale przez ten deszcz. No nie, widzieliście. Dobrze, że nic przy sobie nie miałem. Ja może wyłączę ten deszcz. Wyłączę ten deszcz, bo on mnie teraz będzie denerwował. Będą lagi, a ja nie chcę lagów. Od razu włączam recipe mod i od razu wam mówię, nie mam zamiaru cheatować. Nie wiem, jak ktoś z was lubi cheatować, to niech sobie cheatuje. Dla mnie, nie wiem, jakoś mi się nie podoba gra z cheatowaniem. Zatem jak wam się to podoba, to zatem mapa by mi szybko się znudziła i co mi po tej mapie by było. Gdzie jest wejście do portalu? O, jest wejście do... Ajajaj. Idziemy po skrzynkę. W chytry sposób trzeba by ją zdobyć. Więc ją zdobędziemy teraz. Cię? O właśnie. W ten sposób
podniesiemy skrzyneczkę. A może jeszcze tutaj dam. Naprawdę, nie chcecie stracić takiej rzeczy jak skrzynka. Ma dużą wartość AMC i przyda nam się, no bardzo nam się przyda. Może teraz jeszcze postawmy tutaj jakąś taką platformę. Z powrotem skrzyneczkę już w bezpiecznym miejscu. I całość itemów też tutaj. Kilof też. I co potrzebujemy zrobić teraz? Zrobimy tu taką dróżkę, bo jak wiadomo w netherze będą się spawnować pigmeny. A kiedy one zaczną się spawnować? Kiedy stworzymy taką dróżkę właśnie długości, odległości gdzieś jakichś 20 parę klocków. Ja tu wziąłem akurat 16. Tam jeszcze dobiorę. Ale nie to jest... O, dobra. Albo tu jeszcze dookoła coś obuduję. Nie chcę wszystkiego od razu brać. Taką małą platformę bezpieczeństwa. Abyśmy nie zginęli. No, myślę, że będzie dobrze. A jeszcze trochę kobla. Tak, o, 10-11. Idziemy stawiać. Wow, już się przestraszyłem, że spadnę. Uff. A jest gdzie? Pamiętajcie, shift. Bez shifta to tu nic nie zrobicie. No dobra, powinna już być ta odległość. Dobra. Ilościowo w klockach. I miejmy nadzieję, że jak stanę gdzieś tam, pigmeny się pojawią. Zrespawnują się. Pojawił się jak... Nie, nie pojawił się. Jeszcze dwa bloki. O, są. Tak, i to nas interesuje. To nas interesuje. Tu nie ma nigdzie nade mną. Jest i jeden. Tak, 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 tak. Mamy co trzeba. To mi się podoba. Golden Nugget. Po to tu przyszliśmy. Nie wiem, ja naprawdę tego nie chcę stracić. Wyciągamy wszystko ze skrzyni. Skrzynię zabieramy ze sobą. I na razie netherowi mówimy papa. Normalnie ludzie tam budowali jakieś grindery, kopali, bili te pigmeny. Trochę im to zajmowało. Nie wiem po co. A jeszcze na razie pozbieram trochę. O! Pozbieram trochę kobla. Gdzie on mi potrzebny? Najgorsze jest właśnie to kopanie kobla. Później jak się to zautomatyzuje, można robić wszystko. Niemniej jednak teraz musimy trochę kobla pozbierać, by tam na górze zrobić jakąś platformę. Kopiemy, kopiemy, kopiemy. Tak, może albo nie. Zresztą jak będę płynął do góry, to przytniemy trochę. Bo co będziemy teraz chcieli zrobić? Będziemy potrzebować Transmutation Table z moda Equivalent Exchange. Już bez tej modyfikacji ta mapa nie miałaby szans, powiem wam, no bo albo byśmy grali kilka lat w tą mapę. Nie no, przesadzam, kilka lat. Jakiś czas by nam zeszło. O, kop, 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 kop. No dobra, myślę, że jeszcze. Jeszcze, żeby były dwa staki równe. Bo jak zrobimy sobie już właśnie ten
ten cały, jak on się zwie, Transmutation Table, zrobimy sobie Darkrooma, w którym będziemy tworzyć AMC. A jaki sposób? O, wam zaraz pokażę. No, dobra, starczy. Płyniemy do góry. Raz nigdzie nie zginąć, nie mieć laga, nie zginąć, płynąć do góry. Spokojnie, spokojnie, do góry. Ja teraz w tym momencie utnę, bo naprawdę nie ma sensu, żebyście patrzyli, jak ja płynę do góry. No i tak, dopływamy już do góry. Oj, dobra, dopłynęliśmy. Słońce wschodzi czy zachodzi? Wschodzi. Bardzo dobrze. Bardzo mnie to cieszy. Schowajmy to, co najcenniejsze. I zbudujmy jakąś bezpieczną platformę. Ten oto sposób. Prosiliście mnie, żebym zrobił taką serię, jakąś solą z tą moją paczką tych 80 ponad modów. Taka seria się ukaże, pokażę na pewno. Tylko co bym chciał? Najpierw chciałbym zrobić kilka odcinków serii Obczaj Moda, żebyście mogli mniej więcej ci, którzy nie znają tych modów, które ja tam już wgrałem, ach, nie tak, które już tam grałem, nie znają, chciałem pokazać, jak one działają i na tej zasadzie byście potem nie musieli zastanawiać się co jak, zadawać dużo pytań, tylko po prostu mogliście już wiedzieć co i jak, bez jakichś zbędnych tłumaczeń. A jeszcze to może postawimy. A woda jednak. Mamy jakąś już platformę. O, proszę. Czy jeszcze po... Nie, bo nam się zacznie coś spawnować. Będziemy potrzebowali piecyk. A jak zrobimy piecyk? Możemy wykorzystać Philosopher's Stone, który ma w sobie crafting table. Jeżeli wciśniemy C, mamy crafting table. Oh yeah. Mamy pierwszy piecyk. Mamy pierwszy piec. I co tu jeszcze potrzebujemy? Będziemy potrzebować piasku, nie będziemy potrzebować. Mamy jedzenie, czysty piasek, drewna będziemy potrzebować. To drzewo nam nie wyrośnie, widzę. Nie wyrośnie. No i co? Standardowe, minecraftowe na starcie walenie w drzewo, nie? Póki je nie zerżniemy, to... Mam nadzieję, że jakiś sapling wypadnie. Bo bez tego to... może być ciężko. Ale już mamy sapling. Jeden, może jeszcze jeden wypadnie. Co wy na to? Jeszcze jeden dacie? Nie? Nie dacie? A może jednak? Ja tu trzymam shifta, żeby nie spać, bo... No nie chciałbym tego, nie chciałbym. Jeden sapling. No nic, dobre i to. No ale mamy drzewo. Trzeba już może się... Upewnił? No może sprawdźmy. Sprawdźmy, sprawdźmy. Nie chcę marnować za dużo drzewa. Ale chcę sprawdzić jeden motyw. Czy da się to... Ach. Bo nie pamiętam, czy to jest dostępne w tej modyfikacji, czy nie. Tak jest. Jest, jest, jest. Scaffoldy, bardzo dobra rzecz. Bardzo dobra. Bardzo wydajna. To jest najlepsza rzecz do rozpalania na start. Ma on większą kaloryczność, czy jakby to nazwać,
od desek. Przypali się. Jeden czarkol, czyli przepalone drewno w piecyku, dałoby nam 8 kobli. Te 8 kobli tu z jednego zrobiliśmy prawie z dwóch. No jest to na plusie. Jest to na plusie, jeszcze nam zostało trochę mocy w piecyku. A więc tak musimy zrobić crafting table. Czyli jeszcze jedna decha. To robimy ją szybko, bez zastanowienia. Mamy crafting table, postawmy go sobie. No tu, czemu nie? Oj, już chciałem robić nie to. Jeszcze potrzebujemy obsydianu. O ile pamiętam, receptura jest taka. Obsydian, tak, i Philosopher's Stone. W ten sposób mamy transmutation table. Oh yeah. Gdzie ja go chcę mieć? I muszę go mieć. Ja chcę go ładnie postawić. O. Się ładnie zlewa z crafting table. No dobra, może tu już posadzę kolejne drzewo, niech sobie rośnie. Może wyrośnie. Może nie wyrośnie. Co my tu jeszcze potrzebujemy? Nauczyć wszystkiego crafting table. No, scaffoldów nie nauczymy. Ale możemy nauczyć drewna, deski, jedzonko. Najważniejsze. Patyki, kamień 58 MC przyda się. Oj, może jeszcze wezmę ten rodzaj. Dobrze, że się go nie traci. Ten rodzaj sadzonki. Już sobie może wrócić, rośnie powolutku, nie spiesz się. Obsydian, kobel. Grzybki. Z grzybków będziemy zupki robić. Mam nadzieję, że to nam starczy, bo to co chcę zrobić. Już nie pamiętam. O, tego nie nauczę. A szkoda. Wszystko? Jestem pewien, że. O, nie wszystko. I co w tym momencie możemy zrobić? Powiększymy jeszcze trochę platformę. Tylko ja schowam niepotrzebne mi teraz itemy. Skrzynkę też jeszcze schowam. Trochę kobla. No i co? Rozbudowuję platformę. W ten sposób. Może lepiej, żeby uciec z tego słońca. Tu postawimy darkroom może. A nie może, tylko na pewno. Tylko ja nie zrobię go na pewno w tym odcinku. Tylko już w następnym zostawimy sobie ten cały darkroom. Tak, potrzebujemy czarkola. Czarkola. Do pochodni. Przypali się, akurat starczy. Patyczki. Mamy patyczek. Charcoal. Nauczymy charcoala. Skraftujemy sobie pochodnie. Pochodnie też od razu. Znaczy pamiętajcie uczyć, bo. O, no nie daj Boże. Pochodnie, no jeszcze tu dam. Skoro już ten blok tutaj jest. Teraz. Potrzebujemy golden nuggeta. W ten sposób.
zrobimy sobie tak. Spalimy skrzynię. Coś my dobrego narobi. Spaliśmy skrzynię, no nic. A dlaczego spaliśmy? Bo będziemy potrzebować golden nugget. Tu, te miejsce. Raz, dwa. 7, 8, 8, 9. Dobrze, ja to pamiętam. Mogę nie pamiętać. Sztabka złota. Tak. Jest i sztabka złota. Mamy. Teraz potrzebujemy jeszcze, skoro mamy zapas EMC, weźmiemy tak 4 złota. I przy użyciu Philosopher Stone'a, wsadząc to crafting table, możemy sobie zrobić diament. Pierwszy diament. Tak jest. Nauczymy od razu diamenta. Co jeszcze możemy zrobić? Możemy tego diamenta rozebrać na części. Na 4. Ta, i mamy żelazo, mamy żelazo. W ten sposób otrzymujemy żelazo. I tym żelazo też uczymy crafting table. Tak, tu jeszcze coś nam będzie innego potrzebne. Możemy jeszcze iron nuggety zrobić. Ale w sumie na razie nam nie będzie potrzebne. Saplingi, saplingi. Że trochę drzewa będzie potrzebne. Więc tak, kobla weźmiemy. I zaczniemy budować darkroom, który miał być w tym miejscu. On jest najlepszy do pozyskiwania EMC. Bynajmniej na tej mapie będzie on potrzebny. Nie wiem, zbudujemy tu. Jeszcze tu. No dobra, jeszcze tu. W ten sposób. Bardzo ładnie. Nie, starczy, starczy, na pewno starczy. Bach, bach, bach. Bach. I budujemy darkrooma. Jak to nam tu wygląda? Na razie wejście tu zostawimy. Będziemy marnować niepotrzebnych bloków. Kobel na szybko. I teraz. O, fuck. Dach. Tak, 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 tak. Tak, tak, tak. Jak coś się za szybko robi, to później tak jest. Jeszcze brakuje kobla. Kobla, kobla, kobla. Jeden stack to naprawdę nie jest drogie. 64 MC, jak widzicie, już nie muszę siedzieć z kilofem w łapie i kombinować, budować. Ten oto sposób mamy już darkrooma. Prawie że skończonego. Naciskając V, zwiększamy ilość. A w ogóle mam dźwięki wyciszone. No dobra. A może teraz za głośno. Za głośno, za głośno. No. Tak będzie dobrze. Wciskając V, zwiększamy obszar, w którym się nam zamieni. Może jeszcze wezmę kilof. Kilof, kilof, kilof. Żeby zniszczyć. I co nam będzie potrzebne? Bone meal. A jak będzie. A skąd wziąć bone meal?
Będzie nam potrzebny kościotrup jakiś. A do tego już dojdziemy w następnym odcinku. Ja pomiędzy odcinkami zbuduję tutaj małą platformę, tak żeby ten szkielet mógł się tutaj zrespawnować. Byśmy mogli go ciapnąć, ubić. I wtedy zaczniemy już produkcję MC. Tak więc w taki szybki sposób w jednym odcinku doszliśmy do jednego diamentu. W sumie, który... Oj, drzewo nam wyrosło. No jak pięknie. Dobra, to do następnego odcinku. Komentujcie, macie podpowiedzi, podpowiadajcie. Ja z chęcią czytam, będę odpisywał. Tak więc, do następnego odcinka. Feed the Beast, na którym już tam dojdziemy. Na pewno tam dojdziemy i zobaczycie, co tam jest. A więc trzymajcie się i cześć.